Moi drodzy, kolejna degustacja przed nami. Dzisiejszym bohaterem będzie Dr. Brew i piwo Kinky Ale. Jedna z pozycji doktora Brew, można powiedzieć, bardzo niedawno powstałego browaru kontraktowego, ważącego swoje piwo do tej pory w browarze Bartek w miejscowości Cieśle. Właściwie już nie studentów, jeden student, jeden absolwent ważyli sobie piwo w domowych warunkach od 3 lat. Teraz postanowili wyjść nieco na świat. Uważyli już w tym momencie 7 różnych piw. Pierwszy był chyba Sunny Ale albo American IPA. Te dwie wyszły na początku. My zajmiemy się pozycją, która też zalicza się do American India Pale Ale. A konkretnie Dr. Brew Kinky Ale. Kinky w wolnym znaczeniu perwersyjny lub też nawet można powiedzieć zboczony. Podejrzewam, że jednak chodziło o chłopakom o te pierwsze wyrażenie. No i rzeczywiście tutaj z tyłu taka z podtekstami historia. Być może wiesz, o czym mówię, być może jeszcze takie nie spotkałeś. Jedno spojrzenie i już się nie wyplączysz. Wyróżnia się z tłumu, różowe, wilgotne usta nie zdradzają jeszcze, co kryje się w środku i tak dalej. Krótka historyjka nawiązująca do stylu tego piwa, że będzie miało wspaniały aromat, a jednocześnie niesamowitą gorycz. Piwo zajęło pierwsze miejsce w konkursie, właściwie w wielkim teście, a American India Pale Ale Tomasza Kopery wygrało w takim ślepym teście wśród 15 piw. To prawda, nie było tam wszystkich piw, wszystkich browarów, ale wśród tych 15 okazało się najlepsze. To się spotkało też z komentarzami dość kontrowersyjnymi. Jak będzie naprawdę, zaraz się okaże. Drugie miejsce tam zajęły świetne, w moim mniemaniu, Podróże Kormorana. Trzecie miejsce miał Birbant i Red IPA. Kingi według Tomasza Kopyry wygrał, a chłopaki z doktora Brew też zajęli na przykład drugie miejsce na tegorocznych Birofiliach w Żywcu w kategorii właśnie IPA. Także na pewno nieprzypadkowo temu piwu należy się przyjrzeć. Tak jak już powiedziałem, 7 pozycji na razie na rynku. Ceny w okolicach 8-8,5 zł. Jest wit, między innymi American Wheat Beer. Także na te upały, które ostatnio nas tutaj, które nam dokuczały ostatnio, jak najbardziej fajna pozycja. Można próbować, ja już akurat American Wheat Beera piłem, też naprawdę trzyma poje. Dobra, zajmiemy się na razie tym Kinkim. IBU 71, więc trzeba się spodziewać dość mocnej goryczy. 6,2 alkoholu, 16% ekstraktu. Słody Pale Ale. Spodziewam się, że z uwagi na amerykańskie chmiele będzie dość cytrusowy, owocowy aromat, ale też zastanawiam się właśnie, jak będzie odczuwana ta gorycz, bo z tego, co czytałem na forach, nie każdemu ta pozycja podpasowała. Teraz pytanie, czy jest to różnica między pierwszą a drugą warką, która dotarła niedawno do sklepu, czy też po prostu piwo jest tak zróżnicowane, że ma zarówno pozytywnych, jak i negatywnych odbiorów. Zaraz zobaczymy. Jest cytrusowy zapach amerykańskich chmieli z pewnością. Tak, owoce tropikalne. Teraz może mango. Nieklarowne. Nie mam co prawda tutaj światła, ale kolor ma taki, można powiedzieć, brzoskwiniowy. Ta cegiełka, coś w tym stylu.
Piana dosyć delikatna. Delikatnie oblepia szkło, jest tak zwany lysing. No. Szału z pianą nie ma. Zapach jest charakterystyczny dla tego stylu, aczkolwiek spodziewałem się więcej. Spodziewałem się większego uderzenia aromatów cytrusowych, właśnie spowodowanych amerykańskimi chmielami. Tak jakby trochę gasł ten aromat. Nie jest aż tak intensywny, jak bym oczekiwał po tym stylu. No dobra, spróbujmy. Gorycz potężna, zaciągająca, zostaje mocno na języku. Pytanie, czy nie za bardzo, taka trochę piołunowa. Piwo na pewno pijalne, niskie wysycenie, więc można je śmiało sobie tutaj opanować, że tak powiem. Na dwa razy, jak to się mówi w cudzysłowie. Gorycz zaciąga, mocno zaciąga, jakkolwiek jest fajna. Jest na kogoś, kto nie lubi goryczy w piwie, no to na pewno ta pozycja odpada. To jest IBU 70 ponad, to już wskazuje, że nawet nie ma za co się chwytać, za co chwytać, jeśli ktoś nie lubi gorzkiego piwa. Jakkolwiek dla fanów India Pale Ale na amerykańskim chmielu jest ok, aczkolwiek trochę mi brakuje mocy w aromacie. Spodziewałem się więcej. No tak, zaciąga ta gorycz, to nieuniknione. Ja nie piłem żadnego piwa wcześniej, ani też nie modyfikowałem swoich kubków smakowych żadnym innym produktem niż woda, także wydaje mi się, że jest konkretna gorycz. Więc pozycja dla fanów na pewno wysokich IBU w piwie. No, ta barwa mogła być ładniejsza chyba też, ale dobra. Więc tak, jeśli chodzi o samą ocenę piwa, piwo jest bardzo dobre. Aczkolwiek chyba bym nie dał mu pierwszego miejsca, gdybym miał porównywać z piwami, które startowały tam u Tomasza Kopyry, które były konkurencją w tejże dziedzinie, właśnie American India Pale Ale. Na pewno bym wyżej postawił Podróże Cormorana. Też Grand Prix Ciechana bym tutaj wyżej klasyfikował. Również Rolling Jacka, chociaż ostatnia warka Rolling Jacka mnie mocno zawiodła, więc tutaj może akurat Ale Browar trochę obniżył ostatnie roty, ale te trzy piwa zawsze byłyby wyżej niż tenże właśnie Kinky Ale. Jakkolwiek piwo warte swojej ceny. Gratulacje dla młodych przecież ludzi, którzy 3 lata bawili się w domu ważąc piwo, a teraz wypuścili na Polskę już 7 produktów i na pewno zdobyli uznanie, bo jakkolwiek ja ocenię to piwo, to oni zajęli drugie miejsce w Bilofilii, zdobyli uznanie w oczach Tomasza Kopyry. Nie ma co tutaj im wytykać. No, piwo traci dosyć szybko pianę, jak widzimy. Zapach ulatuje jednak. Spodziewałem się dużo więcej po zapachu, ale ogólnie oceniam bardzo dobrze. Także jak najbardziej doktora Brew polecam. Te etykiety właśnie znajdziecie w sklepach. Wszystkie są takie w tym stylu, tylko różni się kolorem i oczywiście nazwą, a ja już zapraszam na kolejną degustację, tym razem w plenerze. Do zobaczenia. Cześć.